Cześć, witamy Was w kolejnej części kursu nauki programowania w języku Solidity, w którym to tworzymy smart kontrakty. Naszym celem jest utworzenie fabryki zombie, ponieważ chcemy mieć taką fabrykę i chcemy tworzyć dużo zombiaków. Przy okazji uczyć się podstaw technologii blockchain i podstaw programowania. Jest to ósma część. Osoby, które nie widziały poprzednich części, zapraszam do obejrzenia całej serii od początku, ponieważ systematycznie rozbudowujemy nasz smart contract o dodatkowe elementy, tym samym poznając kolejne właśnie elementy języka programowania Solidity. Dzisiaj w ósmej części wrócimy ponownie do struktur i do tablic. Tutaj może parę słów wyjaśnienia, tak? Czym były struktury i czym były tablice? Tablice to tam się przechowywało zombiaki. Tak. A struktury? Struktury. Struktury to były takie jakby szablony, które ułatwiały nam tworzenie zombiaków. Tak? Grupowały cechy zombiaka. Na przykład kolorowe szablony, które się wycina kształt zombiaka i później się go wkleja na czystą kartę. Tak. Taki szablon wykorzystujesz przy tworzeniu, przy wycinaniu, przy robieniu wycinanek. Na przykład jak w szkole robię pracę. Tak. A tutaj struktura też jest takim szablonem, tylko jest takim szablonem właśnie programistycznym, który działa w środku komputera. I myślę, że to jest właśnie dobre porównanie. Także jeszcze ja opowiem jednym zdaniem o strukturze i o tablicy, czyli struktura, słowo kluczowe struct. Jest to szablon do tworzenia konkretnych obiektów, konkretnych elementów naszego smart kontraktu. Tablica, element też programowania, który pozwala nam te obiekty, te inne elementy zmienne przechowywać właśnie w jednym miejscu. I tutaj mamy parę słów z tego, co widzę, o tym, jak te struktury i jak tablice należy wykorzystywać. Także jeśli mamy strukturę person, nazywamy dany element tej struktury Satoshi, to tworzymy go w sposób taki, ponownie używamy słowa kluczowego person i te dwa właśnie kolejne argumenty, kolejne elementy tej struktury, czyli imię, czyli wiek i imię. I jeśli chodzi o tablicę, to mamy tablicę ludzie i aby dodać element do tablicy, używamy słowa kluczowego push, które nam ten element do tej tablicy dodaje, tak? Bo tablica miała przechowywać elementy, ale żeby przechowywać elementy w tablicy, musimy jakoś najpierw te elementy tam dodawać, tak? Bo jeśli nie dodamy, no to nie mamy co przechowywać. I właśnie do tego, żeby dodawać te elementy, używane jest słowo kluczowe push, tak? Czyli na przykład 1 plus coś, plus coś, plus coś, plus... Tak, to takim plusem tutaj to jest to słowo kluczowe push. I co ciekawe, w momencie, kiedy używamy słowa kluczowego push na tablicy, to te elementy są dodawane i przechowywane w tej tablicy zgodnie z kolejnością dodawania. Czyli jeśli dodamy 5, 10, 15, to tablica właśnie zawiera takie elementy, jak to jest wypisane. 5, 10, 15. Na przykład jeden sklep się tak nazywa. 5, 10, 15. Tak, sklep z ubraniami dla dzieci. Dobrze, i przeczytajmy, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Czyli wewnątrz naszej funkcji utworzonej w poprzednim odcinku mamy za zadanie dodać właśnie zombiaka do tablicy, używając tych parametrów przekazanych jako argument do funkcji. Dobra, czyli to wydaje się dosyć proste, także zróbmy to może od razu. Mamy dodać do tablicy zombies, czyli musimy ją wywołać. Aby dodać do tablicy używamy czego? Push, tak? Słowa kluczowego push. Czyli by, u, sy, hy. Tak, push. I następnie tą strukturę, którą będziemy właśnie wypełniać, czyli zombie. I żeby ją wypełnić, potrzebujemy tak naprawdę dwie zmienne. I to jest takie zastrzeżenie, że te zmienne powinny pochodzić właśnie z funkcji, z argumentów funkcji. Także ja proponuję tutaj po prostu skopiować to.
tutaj tak i kolejna zmienna, czyli DNA, imię, name, DNA, DNA i na końcu pamiętamy o średniku. Może jeszcze wyjaśnię, co tutaj zrobiliśmy, żeby każdy nie miał tutaj, żeby nikt nie miał problemów ze zrozumieniem. Zgodnie z poleceniem, o ile dobrze je przeczytałem, do tablicy naszej zombies za pomocą słowa kluczowego push dodajemy element będący właśnie utworzony na podstawie struktury naszej zombie, czyli zombie, a to z zombie, zgodnie z tym co widzimy, jest stworzone poprzez dwa elementy, takie jak imię i DNA, z tym, że te dwa elementy muszą być przekazane z argumentów funkcji, czyli po prostu przepisaliśmy name i DNA, tak? Czy to jest wszystko jasne? Pamiętajcie, jeśli nie jest jasne, to zadawajcie pytanie w komentarzach, będziemy to wyjaśniać. Akurat DNA ma 3 litery i można to szybko napisać. Tak, taki plus tego, a DNA łącznie tutaj składa się z 16 cyfr, tak, opisujących kolejne elementy budowy poszczególnego zombiaka. Dobra, to co, sprawdzamy, czy wszystko dobrze napisaliśmy. Check answer. Tak, zwycięstwo. Wykonaliśmy kolejne zadanie, zadanie numer 8 i myślę, że teraz już zakończymy ten odcinek. Zapraszamy do zadawania pytań w sytuacji, kiedy coś tutaj nie zostało jasno wytłumaczone. Na wszystkie komentarze odpowiadamy. Zapraszamy do śledzenia serii i wkrótce kolejny odcinek. Dziękuję, cześć.